100 lat skończyła dziś Władysława Kreska, mieszkanka wsi Żebry w gminie Wąsosz. W imprezie urodzinowej uczestniczyło 100 gości, ale 100 lat nie śpiewano, bo to przecież byłby nietakt. Pani Władysława to jedyna mieszkanka gminy Wąsosz, która dożyła tak sędziwego wieku. O przepis na długowieczność jubilatkę pytała Paulina Waszelewska. 200 lat, 200 lat, większy jest jedna. 200 lat, 200 lat, większy jest jedna. Goście, ci z rodziny, którzy na jubileusz przyjechali nawet z drugiego końca świata, sąsiedzi, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przemówienia, kwiaty. W takim centrum zainteresowania pani Władysława nie była nigdy w życiu, dlatego dziś zabrakło jej słów, choć zwykle, jak mówi rodzina, jubilatka ma wiele do powiedzenia. Bardzo zadowolona. Szczęśliwa. No, nie wypowiem się na ten temat, bo nie mogę. Władysława Kreska całe swoje stuletnie życie spędziła w gminie Wąsosz. Tu urodziła się, wyszła za mąż, tu mieszka do dziś. I choć problemy wieku dają o sobie znać, gorzej widzi, słabo słyszy, to cały czas stara się być na bieżąco z tym, co dzieje się w rodzinie i na świecie. Od ponad 40 lat mieszka z synem i synową, którzy na co dzień opiekują się seniorką. Moja teściowa mówi, że jak dobra teściowa, to dobra i synowa. To teraz jak dobra synowa, to dobra teściowa. Dobra w historii była i dużo bawiła się polityką i do dziś się bawi. Książki, to jest, już teraz mało widzi, ale jeszcze. Dlatego skoro dobry humor pani Władysławy nie opuszcza i zajęć jej nie braknie, dziś bliscy życzyli jubilatce przede wszystkim zdrowia. Żeby jeszcze z nami tutaj wnuki, prawnuki, praprawnuki, żeby jeszcze mogło, także... Umysł jest świadoma wszystkiego, także no przede wszystkim tego, świadomości, żeby jak najdłużej w tej świadomości razem z nami była. A jubilatka twierdzi, że nigdzie się nie wybiera, bo w życiu zdążyła się już rozsmakować. Dla mnie to było nic. Ja się tam nie czułam, że ja miałam stara. Ja nigdy się nie czułam, zawsze byłam młoda. Oj, tak, oto przeżyło się te 100 lat. Nie wiadomo kiedy. Być może każdy musi znaleźć swój własny przepis na długowieczność, ale przecież nie zaszkodzi zapytać tych, którym to się udało. Metoda pani Władysławy to metoda małych kroczków. Dziś polecana przez wielu trenerów rozwoju osobistego, a przez panią Władysławę sprawdzona na własnej skórze. Paulina Waszelewska, Obiektów.